Witam Państwa na ostatniej podsumowującej sesji zjazdu. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc w dwóch przestrzeniach. Przede wszystkim wszystkich Państwa zajmowanie miejsc na sali, a tutaj chciałbym do stołu zaprosić autorów wystąpień plenarnych, wykładowych, wszystkich ocalałych z ewakuacji. Wszystkie osoby, które jeszcze z nami są. Profesor Kazimierz Murczewski w imieniu profesora, czyli zastępcy profesora Wiktorowicza z sesji międzykulturowej. Profesor Dolana jest. Rzeczy jest profesor Szumski. Profesor Kopciewicz, profesor Nadal. Przepraszam bardzo, nie widzę, czy ktoś jeszcze z Państwa docena jeszcze. Piotr Laskowski. Jest. Zapraszam. Dobrze, chciałbym sobie w jakiś taki sposób, żebyśmy mogli, siedząc z frontem do publiczności, jeżeli wcześniej widzicie, jak już się nazywa. Uderzającym wnioskiem z tego zjazdu jest to,
że tu naprawdę jest inny, lepszy świat. I że ja zacząłem od tego, że przestałem się dziwić, dlaczego pedagogika jest głównym wrogiem mediów i dlaczego media apelują, żeby studenci już nie studiowali pedagogiki, bo to po prostu jest naprawdę myśl rewolucyjna. A w każdym razie może taka być. No i w tym sensie chciałbym bardzo krótko powiedzieć, że żeby właśnie nie kończył się ten zjazd takim po prostu z rozjechaniem się. To znaczy wydaje się, że jakiś taki potencjał intelektualny, analityczny, jakaś taka niesamowita zupełnie zdolność widzenia problemów nieobecnych w debacie publicznej, które tutaj się ujawniały we wszystkich sekcjach, w których byłem słuchaczem, więc zapewne we wszystkich w ogóle, żeby to nie zostało stracone. Wydaje się, że brakuje nam jakiegoś takiego głosu mocnego nas jako wspólnoty pewnej. Zwłaszcza, że ta optymistyczna konkluzja zjazdu bardzo się ściera z bardzo pesymistyczną i chyba podzielaną przez nas wszystkich diagnozą tego, co się dzieje dzisiaj w Polsce ze szkołą, z edukacją, z akademią i z tymi wszystkimi ideami, o których tutaj chcieliśmy dyskutować. I mam wrażenie, że po prostu ten głos, który tutaj brzmiał ożywczo i świeżo, on po prostu nie brzmi nigdzie poza murami tej akademii tutaj teraz. I w związku z tym chciałbym bardzo krótko zachęcić nas wszystkich do tego, żebyśmy może nie jako pojedynczy partyzanci sprawy, choć także, ale też jako pewna wspólnota, która ma pewną wizję wspólnoty, którą tworzymy w tym kraju, żebyśmy mieli odwagę, siłę i moc, bo wydaje się, że taka jest konieczność dzisiaj zabrania bardzo zdecydowanego głosu i działania na rzecz obrony tego, co jest niszczone, bo mam wrażenie, że wiemy, co trzeba, tylko nie mówimy o tym inaczej niż między sobą i czas przełamać to milczenie. Tak bym zaliczył. Dziękuję bardzo. Ja właściwie chciałabym kontynuować wypowiedź przedmówcy, zauważając, że to, o czym mówił Tomek, otwierając zjazd, patrząc na nasz plakat i znak graficzny zjazdu, że różnice wypadły. To była konkluzja po sekcjach, także w kuluarowych rozmowach, po prostu wniosek formułowany, odnoszę wrażenie przez nas wszystkich, że zauważamy, że nie pracujemy na różnicach, nie dlatego, że ich nie widzimy, czy nie są dla nas ważne, wręcz przeciwnie, dokładnie wręcz przeciwnie, bo wiemy, jak istotne jest to, by je dostrzegać, ale po prostu w sytuacji, kiedy język zostaje rzucony, a tak się stało na przykład inkluzją, która nie wiem, czy pewnie wszyscy Państwo wiedzą, została wprowadzona po prostu urzędowym ukazem, można by powiedzieć, w początkach lat 90. w dokumentach unijnych, jako po prostu pojęcie mające w politykach unijnych zastępować wykluczenie, bo wykluczenie już zdeprecjonowane nie działa. Znajdźmy inne, takie pozytywne, czyli zamiast o wykluczonych mówmy o potrzebie włączania, co też przenosi trochę odpowiedzialność oczywiście na samych włączanych. I o to też w tej neoliberalnej polityce pewnie chodziło. W każdym razie dano nam język na zasadzie takiej propozycji nie do odrzucenia, w którym jakoś próbujemy się mieścić, ale ta różnica nie została, pola na różnicy w tym nowym języku nie ma, więc my jesteśmy rozpięci w jakimś naprawdę trudnym rozkroku stojąc teraz. Musimy chyba właśnie mocniej zawalczyć o prawo do pracy na różnicy, czyli pedagogika dla różnicy, ku różnicy, to jakaś mała chyba formuła wzoru dla nas. Nie wiem. Dziękuję bardzo. Jeżeli miałam
jakiś sposób próbować dokonać pewnej konkluzji, to myślę, że powiedziałabym o takich rzeczach. Znaczy, na pewno problem różnicy czy różnorodności, no, on jest w jakiś sposób artykułowany. Te sposoby artykulacji tego problemu, różnicy, różnorodności, włączenia, wykluczania, no, wydaje się, że tutaj trzeba bardzo uważać na język. Myśmy zwracali uwagę i myślę, że powiem to w imieniu sekcji genderowej. Zwracaliśmy uwagę na obecność takich dyskursów, które mówiąc o różnicy, mówiąc o różnorodności, o różnieniu się, które jest przedmiotem wykluczania bądź włączenia, myśmy starali się unikać, zwracaliśmy uwagę na to, że to są dyskursy potencjalnie niebezpieczne. Takie sposoby mówienia o różnicy, o różnorodności, za którymi ukrywa się taka tendencja do oddzielania ludzi z godności. To są też takie sposoby mówienia, za którymi ukrywają się pewnego rodzaju koncepcje deficytowe, koncepcje niespełniania braków, niespełniania standardów, niedorastania. Także też chyba zaznaczyła się taka potrzeba nowych teorii, nowych środków wyrazu, potężniejszych teorii, które po prostu będą nam pozwalać mówić o uczeniu się poza pewnymi dotychczasowymi ramami, poza taką właśnie deficytową koncepcją człowieczeństwa w tym zróżnicowaniu naszym, różnicowaniu kulturowym, społecznym, cielesnym, jakimkolwiek. Ale rzeczywiście jest to pewnego rodzaju potrzeba, która gdzieś tutaj się ujawniła jako z pewnością ważna. No, takim naszym skromnym wkładem, tutaj mówię o ludziach z Instytutu Pedagogiki, no była jakby taka próba poszukiwania tego dyskursu w filozofii posthumanistycznej i w sprawstwie przedmiotów, w nowych koncepcjach organizacji podmiotu i jego związku z całą taką właśnie sferą aktywnych przedmiotów, które są też źródłem kultury, być może mądrzejszej, być może zapewniającej ludziom godność, minimalizującej cierpienie, dającej właśnie szansę na to, że to rzeczywiście może wyglądać inaczej i że te wartości demokratyczne wreszcie zostaną potwierdzone, bo jak na razie kiepsko z nimi. Ja może odczytam mój tekst, dlatego że jestem tu w zastępstwie, nie tylko źle tekstu. Edukacja międzykulturowa jest w stanie kryzysu. Powstaje w okresie procesu kształtowania się społeczeństw wielokulturowych. Kultura jako czynnik różnicujący może zamykać lub otwierać na innych ich kultury. W państwach narodowych zauważa się negatywne skutki polityki różnicy opartej na separatyzmach i ksenofobii oraz dominacji. Z drugiej zaś strony dostrzegamy w nich politykę wielokulturowości opartą na liberalizmie, obywatelstwie oraz demokracji. Mamy więc do czynienia ze swoistą dialektyką. Edukacja międzykulturowa, niezależna, może prawdopodobnie resocjalizować państwa narodowe w kierunku człowieczeństwa, pozbawiając owe państwa uprzedzeń przed innymi, likwidując wiele mitów narodowych, ukazując wspólne dziedzictwo kulturowe różnych narodów. Zachodzące procesy społeczne należy prawdopodobnie interpretować z różnych perspektyw teoretycznych, na przykład z perspektywy polityki, filozofii polityki, koncepcji przemocy symbolicznej itd. Zrozumienie więc zachodzących procesów może stać się początkiem budowania nowych perspektyw edukacyjnych. Taką nową perspektywą staje się edukacja wielokulturowa, wywiedziona z teorii pedagogiki krytycznej i społeczeństwa policentrycznego. Prawdopodobnie jest tak, że edukacja wielokulturowa jest jakby pomiędzy inkluzją a różnicą. Jest jakby na pograniczu tych obu procesów. Jak to się dalej potoczy, jak rozegra się ten scenariusz, trudno w tej chwili podjąć. Dziękuję bardzo. Jeżeli zadaniem tej części naszego spotkania jest odniesienie się do wnoszenia do siebie, tak rozumiem, tak chwalę, tak. Chciałbym nawiązać krótko do wystąpienia
przytomnego na początku naszego zjazdu w Polsce na podatkach, ale także do pewnego elementu wystąpienia profesora Świerskiego, oficjalnie nie polemizuję na poezji obecnej, musiałem się na koniec kwestionować, i do też obecnej już pani profesor Agnieszki Głowskiej-Mroźni, może słowo jeszcze do dzisiejszego rady pani profesora. Pani Będy. Otóż profesor Szkurzarek, sądzę, że prowokacyjnie i przewrotnie ukazał taką głęboko pesymistyczną perspektywę nieuchronnej rewolucji różnic społecznych. Przewrotnie, bo przecież wiemy, że sam buduje przypadkiem niezgodnym z tego teorią. Chodzi na Gajasteczka z rodziny Pistonosza i dotarł tam do najbliższych szczebli, najwyższej pozycji w socjologii europejskiej i jest najczęściej stronę socjologii świata, nieustannie. A oprócz tego publikacji jego teorii przez wiele lat w badaniach klinicznych wykazują także w badaniach zespołowych podłużnych, toruńskich, które realizowali przez profesora Gorowicza, profesora Braniec, są kontynuowane od 5 lat. Nasze staranne dosyć podglądanie losów pewnej populacji wskazuje, że koło rewolucji nigdy nie jest zamknięte. Zawsze ma szczeliny, tak? Ma nienamknięcia rzędu 20-25%. Także są ludzie, którzy po prostu awansują mimo niskiego startu i tacy, którzy upadają dobrego startu. Zwróćmy uwagę, co Wam wymyka jakby z pola koncentracji, uwagi, że większość naukowców, pracowników nauki, to są ludzie z nichim społecznych, że tak powiem. Tak? Dlatego, że decyduje o tym talent i pracowitość, a nie nic innego. Tak się nie da przebić na szczyty nauki bez talentu i bez pracowitości. A już rzadko się zdarza, że dzieci chcą powtórzyć tę karierę, już się nie chce powtórzyć, tak? Z innego pułapu startują w pewnej wygody konstytucyjnej i nie chcą tak zasuwać jak my, a nas wniosło po prostu. Teraz tak, czy rzeczywiście znaczy, że nie można tak tutaj nic zrobić? Dla mnie bardzo ważna była ewolucja poglądów pani Agnieszki Dąbrowskiej, która była kiedyś moją uczennicą i przekonywała mnie, że była feministką. I przekonywałem ją po początku, że są ważniejsze różnice niż rodzajowa, niż płeć między ludźmi. I to ona po latach w swojej książce edycyjnej, bardzo szerej, która rozmawiała z tym tutaj, w połowie swojego wystąpienia, powiedziała, że kobiety i mężczyźni na najwyższych pozycjach społecznych są bardziej podobni do siebie, albo tym mniej się różnią od siebie niż kobiety między kobietami, czy nie kobiety od mężczyzn i odwrotnie, a kobiety, które mają ważniejsze położenie społeczne, są bardziej podobne do mężczyzn w takim położeniu, czyli najważniejsze różne zdanie to różne klasowe. Ja zwróciłem do punktu wyjścia, który jako nauczyciel jej zalecałem, ale po długich latach i wielu książkach męczenia się z własnym feminizmem, to też wykazała, że kobiety wreszcie zaciężyły mężczyzn na polu edukacji, niezgodnie z tym, co pani dzisiaj mówi, że tutaj długa droga przed nami, ale że po prostu kobiety z całej świata już wygrały. Są tam jakieś enklawy niewielkie, jak Indie czy muzułmanie, ale zasadniczo to jest tak, że kobiety zaciężyły i wyszły na tym źle. Kobiecość, co innego chodzi, wtedy i tak dalej. I teraz do profesora Świerskiego, co się chodzi, jak cytat. Otóż w wielowątkowym troski profesor Świerski wspomniał o raporcie Polska 2050 oraz uprzejmie też odniósł do mojego artykułu pod tytułem Edukacja opóźnienia kulturowego w nauce nr 1 z tego roku. Obydwa teksty są w internecie dostępne.
książkę, znaczy ten raport i naukę numer jeden, szczęście. I chodzi o to, że w tym raporcie czytamy, że Polska jest zapóźniona kulturowo nawet o kilkaset lat w niektórych wymiarach takich układów rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego, tamtych układów eksperci z Komitetu Prognoz bodajże 7, może zabrać na naszej podświadomości i zbiór ich jest tak przerażający, że oni doszli do konkluzji, nawet Polska kiedykolwiek zdobyła się tej zapaści kulturowej, a nie cofnęła się ku faszyzmowi, ksenofobii, napięciu do drogą, potrzebny jest nowoczesny, spójny system edukacji. Jedyny ratunek to nowoczesny system edukacji. I kwestia podziału kulturowego. Otóż tylko to powiem, że koncepcję czy hipotezę teorii podziału kulturowego stworzył William Ogburn. Jego hipoteza podziału kulturowego jest opublikowana w tomie Współczesne teorie socjologiczne pod redakcją Chińskiej Kamii i Szackiej. Ten tom już osiągnąłem, ten studenci socjologii, bo wygrywali. W bibliotekach głównych ten tekst już jak on nie istnieje. A gdzie nie można dotrzeć, być może jeszcze, jest ocalony, ale Alas się wprowadzał nie do takiego pesymistycznego stwierdzenia, że są pewne miejsca, kultury czy narody opóźnione, ale że opóźnienie kulturowe, uświadomione społecznie, jest właśnie bodźcem do szybkiego rozwoju i do rozwoju. Właśnie opóźnienie uświadomione jest właśnie motywem samorozwoju. To byłaby odpowiedź z kolei na wspaniałe symbolem szkoły Staszkutelka, które było głębokim pesymizmem, bo wszyscy udowadniali właśnie różne zapaści, prawda? Że cały zespół autorski programu dyskusyjnego, co pamiętam, ten kościół, tak? Teraz chyba, jak na daleko jeszcze do nowoczesności, współczesności i tak dalej. Myślę, że to jest początek uświadomienia sobie tego, co mamy do pokonania. Jeżeli to stanie się udziałem możliwie powszechnym, czy możliwie szerokim, to być może wtedy Polacy dopiero będą dźwigać się ku rozwiązaniom dominującym w Europie Zachodniej. Tymczasem mamy okres regresu. Nie wiemy, gdzie jest dno, prawda? No, grozi nam powrót neofaszyzmu. Zablokowany do transponowania profesora Bauera, którego jest organizatorem, profesor Kudarek jest prezydentem. Krótko mówiąc, dalej triumfuje neofaszyzm, ale być może to dotarcie do dna pomoże nam odnotować ją świadomość. Jeszcze słowo do prezesa miasta, pani poseł Mentel. Ja się natknąłem na swojej gdzie biografii Kopernika, to nie był byle kto, że jego marzenie było stworzyć nowoczesne miasto, które ten uczeniem się i które uczy. Miał dług wdzięczności wobec Elbląga, bo tam jego ojciec utrzymał flotkę handlową. Z tego Kopernikowie młodzi, później uczyli się. I po 20 latach studiów w Italii, z trzema doktoratami, Kopernik wrócił. Straszliwie się męczył, brzydził w ogóle w tych obrzydliwych, śmierdzących, ciasnych, brudnych i zimnych pomieszczeniach w Polsce i chciał budować wzrostowy inwestyt na wzór włoski w Elblągu. Elbląg dlatego, że to był port, prawda? I chodziło, żeby tam przyjechali świetni profesorowie, mieli czym odpłynąć, prawda? I rozświetlone, piękne, wspaniałe miasto, które było miastem pedagogiczny właśnie, tak? Był dobrze dotrzeć do tego projektu niezrealizowanego, no bo to był pomysł człowieka, który coś zrobił w nauce na świecie i on miał pomysł pedagogicznego miasta, ale nie w Dyni, tylko wcześniej, 400 lat wcześniej w Lublinie. No ale ponieważ żył w czasach przedwojennych, jak wiadomo, więc nie wyświetlono głowy, że Rosjanie zablokują na Wałęsku do Morza w Lublinie, ale to jest inna sprawa. Gdy spojrzymy na niektóre miasta, ja przychodzę na miasto Torii,
takie za duże miasta, ale to które tego centrum, samym centrum miasta, na Starym Rynku, stoi średniemieszczny ratusz, który jest muzeum. I no, dlaczego jest muzeum? Redakcja Kolosodrome. Gdy ja będąc członkiem tego seminarium, prezydencie miasta Torunia, zapytałem, dlaczego ten ratusz nie żyje przecież, dlaczego on jest martwy, tak? My wrócili z Rady Miasta, tak? Zaraz obok jest Muzeum Wsi Kujawskiej. To jest również Kujawów, ale Wsi Kujawskiej, tak? No, muzeum, tak? A gdy pytałem z żoną uprzejmie, i znamy tam dzielnicę, czego dziecka, tego rodzinę, znamy tam dzielnicę Skarbek. To jest dzielnica, proszę ją przyjrzeć się, to jest dzielnica pedagogiczna. Masa szkół, przestrzenie, toalety dla psów, różne szkoły, różne formuły szkół do wyboru. Matki islamskie stojące pod instytutem katolickim, czekające w odbiór dzieci. Wspólny zespół basenów dla gminy. W centrum miasta stoi ratusz, tak samo jak w Toruniu, ale on jest pełen życia. Władzy i życia, radości, kultury i tak dalej. Także to, co zrobiono z polskimi miastami, prawda? My uciekamy na Obrzeża, na Kaszuby, gdzieś tam, prawda? Zamknięte osiedle, boimy się dzieci posłać do publicznej szkoły, żeby ich zmalowane jedynego życia i tak dalej. Także myślę, że to jest wspólne do zrobienia. I tu jesteśmy teraz, panie profesorze. Mam dwa lata, nie wszyscy mnie znają. Jestem profesora Pucińskiego, który nie musi się przedstawiać. Profesor, że nie był przyjemnego stwierdzenia faktu. Nie miałem żeby jakiś zacząć, tak, bo w tak właśnie ordynacyjnym, dowcipnym wystąpieniu trudno zaistnieć. Jak rozumiem, no, niemożliwe jest podsumowanie, że się brało udział więcej niż 40 wydarzeń, bo wydarzeń było tak dużo, że większość sesji to właśnie jest taki malutki ułamek tego, co się wydarzyło. Więc w żadnym wypadku żadne podsumowanie się tutaj nawet nie będę usił. I może właśnie w ramach polemiki z pierwszym głosem, tak, bardzo dobrze, żeby też miał pewną dynamikę wewnętrzną. Sądzę, że można to hasło zjazdowe odnieść też do nauki, zastąpić słowo edukacja nauką. No i mamy tą dziale, różnica, inkluzja, nauka. Pytanie o znaczenie różnicy w nauce. Nauka oczywiście żywi się różnicą, więc różnicy ginie. A nauki społeczne, nauki humanistyczne w szczególności. Tak? Więc pewnie powinniśmy z jednej strony dbać o to, żeby różnica w nauce była dobrze czytelnie artykułowana, a eklektyzm nie jest nam specjalnie potrzebny, ale z drugiej strony trzeba dbać o to, żeby to eksponowanie różnicy nie prowadziło do próby definiowania oponenta jako wroga. Wtedy dochodzi do ekskluzji i pewne ważne nurty, ważne orientacje teoretyczne mogą nas z pedagogiki wypaść. W tej chwili to grozi badaniom empirycznym o orientacji ilościowej. One są wyraźnie w obrocie i są na absolutnym marginesie. Nie absorbujemy nowych metod badawczych w tym zakresie. Nie potrafimy krytycznie śledzić właśnie metodologii tak wielkich badań edukacyjnych na świecie, jak PISA, PIRST, NIMS i tak dalej. Więc myślę, że powinniśmy w nauce kultywować różnice, wystrzegać się takich technik, które definiują oponenta jako wroga, wskazując o to, ten niemiecki badacz współpracuje z władzą. Oczywiście nic tak dobrze nie stygmatyzuje, jak pokazali, że to jest agent współpracowy, kolaborem. Tu właściwie chciałem znacznie szerzej polemizować z profesorem Świdowskim, ale pod nieobecność nie będę tego już w żadnym wypadku kontynuować. Natomiast chciałbym tylko właśnie wystąpić w obronie różnicy w nauce. I chciałbym wyrazić pewną wątpliwość, czy jako środowisko mamy szansę mówić jednym głosem. Po
obce nam jeden głos. Znaczy, nauce nie jest potrzebny jeden głos. Nauka nie ma mechanizmów ustalania jednego głosu. Mówmy wielotonowo. Dbajmy o to, żeby każdy dobrze uprawiał naukę w zakresie swojej orientacji, żeby był wierny swojemu warsztatowi i żeby przestrzegał ochrony dobrej roboty w tym zakresie. Po prostu nawzajem się szanujmy. A ja mam taki życiowy, naukowy cel, żeby właśnie tą orientację badań ilościowych trzymać przy życiu, kontynuować świetne tradycje w tym zakresie profesora Kicińskiego. Jeszcze raz chciałem podkreślić, że to chciało być odbicie, a nie niszczące uwagę, jak profesor powiedział. Więc no, to jest po prostu ten typ badań, które jest nam pedagogice potrzebne. Jeżeli chcemy krytycznie wypowiadać się właśnie o takich badaniach jak PISA, PIS i tak dalej, a tej krytyki trzeba, tak? Ale ta krytyka musi być zbudowana na pełnym rozumieniu tej metodologii, tak? I na umiejętności chociażby odtworzenia różnych działań metodologicznych, statystycznych, które w ramach tych badań są robione, tak? Na takim zrozumieniu jest możliwa dobra krytyka. To tylko tyle, szanujmy różnice. Według mnie nie powinniśmy starać się mówić jednym głosem. Ja powiem, że jestem raczej przywiązany do własnego głosu. Grzegorz Szumski. No, państwo rozumiecie, że po tylu wspaniałych mówcach to człowiek już niewiele ma do powiedzenia, więc proszę o łagodny wymiar kary. A poważnie rzecz ujmując, oczywiście uznając uwagę Romana, że ja widziałem bardzo mały fragment tego zjazdu, to taka pierwsza refleksja, która mi się nasuwa, dotyczy raczej kondycji pedagogiki niż tematu naszego zjazdu. No, wydaje mi się, że mamy w pedagogice polskiej dość silne przesunięcie na analizę znaczeń kosztem analizy rzeczywistości. Czyli tak marksowsko, to my bardzo często analizujemy nadbudowę, a stosunkowo rzadko bazę. Nie wydaje mi się to zjawiskiem korzystnym, przynajmniej w mojej ocenie. Druga refleksja, która mi się nasunęła, jest taka, że a to już jest proinkluzywne, ale nadal na poziomie nauki, że my 20 lat po zniesieniu barier ustrojowych, czyli właściwie przy całkowicie otwartym dostępie do nauki światowej. Każdy człowiek w prowincjonalnej szkole może se kliknąć w Polsce w podstawowe bazy danych, czy zasobów naukowych. Nadal raczej bardzo intensywnie absorpcję uprawiamy teorii światowych, w mniejszym stopniu wykorzystania tych teorii do analizy realu, czyli właśnie tejże bazy. No, wydaje mi się, że jest to, no, pan Wysokowski mówi, że w pewnych obszarach mamy zapóźnienie 700 lat, jeżeli dobrze zapamiętałem wypowiedź, więc być może to 20 lat nie jest dużo, ale w mojej ocenie powinniśmy tymi teoriami grać, znaczy je wykorzystywać, a nie tylko je próbować rekonstruować w większym stopniu. No i trzecia uwaga, jeżeli chodzi o naukowość, ja nie jestem specjalnym empirykiem, znaczy zrobiłem parę prac empirycznych w życiu, ale właściwie moja kariera do habilitacji odbyła się bez liczby. Część z Państwa orientuje, że zajmowałem się pedagogiką porównawczą, klasyczną. Wydaje mi się, że mimo to, że rzeczywiście dobra liczba, czy liczba, która coś mówi o świecie, nie jest w polskiej pedagogice wystarczająco ceniona. Broń Panie Boże, nie chodzi mi tylko o tę specyficzną sferę, o której mówił Pan Profesor Dolata, czy ten specyficzny obszar
No, czyli badań, które prowadzi IPN. To są bardzo specyficzne badania systemowe, tak? Znaczy one raczej jakoś próbują opisać ten system. Lepiej, gorzej, mi nie w tej chwili miejsce na tę dyskusję, ale z pewnością uzupełniają ważną grupę, bo Polska należy, gdyby popatrzeć na zachód od Odry, raczej do nielicznych krajów, w których no nie mieliśmy podstawowych danych o tym systemie, takich zwykłych liczb, tak? Profesor zresztą na przykład wczoraj na panelu mówił, że udostępnia IBE, ponieważ robi to za pieniądze publiczne, udostępnia te bazy, czy będzie udostępniać. One stanowią potężny materiał, przecież to są badania wielozmiennowe do no, bardziej wyrafinowanych analiz naukowych, a nie tylko do analiz, które głównie chcą opisać system. I bardzo krótko już do naprawdę tytułu naszej konferencji. I tym razem, no, do tej pory też nie mówiłem swoje sądy, ale tym razem już do różnic, inkluzji i wykluczeń. Znaczy dla mnie osobiście, akurat tym się jakoś zajmuję, rozumiem, że z tego powodu profesor zaprosił mnie do tego panelu, głównie w odniesieniu do niepełnosprawnych. Taką kluczową osią definiowania rzeczywistości jest nadal taka prosta idea oświeceniowa, czyli tworzenie relacji między państwem a obywatelem edukacji. Czyli wprowadzenie obowiązku szkolnego i stworzenie tej prostej relacji, gdzie państwo każe każdemu dziecku przyjść do szkoły, a jednocześnie zapewnia mu dostęp do szkoły. W oświeceniowej idei demokracja, także no, koncepcja sprawiedliwości, zwłaszcza tutaj liberalna koncepcja sprawiedliwości, na przykład Rausa, oznacza to, że relacja ta powinna być bezstronna, że włączenie bądź wykluczenie w pierwszym kroku powinno być oglądane przez bezstronność państwa względem obywateli. Uważam, że to jest cenny punkt widzenia, cenny dyskurs, który pozwala nam zobaczyć, w których miejscach państwo obywateli wyklucza, czy dyskryminuje poprzez oświatę, a w których nie. I zupełnie ostatnia uwaga. Tutaj bardzo dużo było dyskusji, przynajmniej te, na które ja trafiałem, o rynkach, czy udziału rynku w edukacji. Jest moim zdaniem bardzo istotne, na które padały tutaj odpowiedzi, ale w moim przekonaniu nadal one nie są odpowiedziami wyczerpującymi. Na ile rynek jest właśnie popsuciem tej podstawowej relacji, o której mówiłem przed chwilą, tak? Że rynek wypiera państwo, a państwo chętnie oddaje własną odpowiedzialność rynkowi. Na ile rynek jest tylko instrumentem współczesnym, na zmianę rzeczywistości w ogóle, która wcale nie koniecznie służy wykluczaniu. Na przykład tutaj pani profesor Kutulicka, która traktuje jako, nie ma chyba już pani profesor, którą traktuję jako moją nauczycielkę, chociaż nigdy moją nauczycielką bezpośrednią nie była w zakresie badań komparatystycznych, mówiła, że amerykańska ustawa o żadne dziecko nie zostanie w tyle, doprowadziła w Ameryce do bardzo silnych wykluczeń. A na przykład w obszarze niepełnosprawności doprowadziła do bardzo silnych włączy. To widać zarówno w liczbach, zarówno można tego dotknąć, tak? Można wejść do amerykańskiej szkoły i tego dotknąć. Czarterowe szkoły w Ameryce, niektóre w zakresie włączania niepełnosprawnych, są fenomenalne. One oczywiście psują amerykański system szkolny, czy jego dawną logikę rejonowości, bo ludzie się przeprowadzają w okolice tych szkół po 200-300 mil, jeżeli mają niepełnosprawne dzieci. I to oczywiście psuje, to wyklucza, to jest rodzaj wykluczenia, że człowiek musi szukać tej szkoły, a to nie jest szkoła jego rejonowa. Ale te szkoły czasami prowadzą fantastycznie. Więc udział jakby rynku w moim przekonaniu nie jest jednoznaczny i my bardzo się nastawiamy na te szkodliwe następstwa działania rynku w
pomijając chyba te korzyści. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, czasu jest niedużo, ale może ktoś z Państwa ma ochotę się włączyć do rozmowy. Proszę Państwa, ja nazywam się dr Herbert Kopiec, jestem z Katowic. Moja bytność tutaj ma charakter trochę sentymentalny, robię doktorat w Uniwersytecie Gdańskim. W swojej refleksji chciałem się z Państwem podzielić, rozpoczynając ją od stwierdzenia pana profesora Kwiecińskiego, który powiedział, że feministki nie wyszły na tym dobrze. Kobiety tak na tym swoim ruchu emancypacji. Otóż mnie się wydaje, a będę mówił zaliczony do różnicy przez pana profesora, bo będę się różnił w tym samym wystąpieniu, że sami patroni ideowi tego zjazdu, ósmego zjazdu ekonomicznego, którzy są jednoznacznie prowincji tak zwanej kultury, lewicy kulturowej. Ja myślę, że przejęcie tej ideologii może się skończyć tak jak z feminizmem kobiecym. Otóż twierdzę, że nie jest możliwe uprawianie sensownej refleksji pedagogicznej bez przyjęcia sensownej koncepcji filozoficznej, kim jest człowiek. Taka filozofia jest sformułowana, taka teoria jest sformułowana przez profesora Adolfa Szołtyska w licznych swoich książkach, ale on się nie może z nią przebić. To moje wystąpienie jest jakby zachętą do sięgnięcia do teorii trójjednia człowieka profesora Szołtyska, który mówi nie jaki człowiek być powinien, tylko jaki człowiek jest. Dwa słowa. Szołtysek twierdzi, że w każdym człowieku jest osoba ludzka, która należy do samej siebie, jest równocześnie istota społeczna, która należy do kręgu kulturowego, w którym człowiek żyje i jest obywatel, który już nie należy do siebie, ale należy do danego państwa. Istnieje nieprzezwyciężalny konflikt między tymi trzema członami triady, bo nie można być równocześnie osobą ludzką, istotą społeczną i obywatelem. Im bardziej należy się do samego siebie, tym bardziej jest się skonfliktowanym z człowiekiem jako obywatelem. Zauważcie Państwo, że nasza pedagogika, ta dominująca, koncentruje się wyłącznie niemal na człowieku jako obywatelu, czyli na tym trzecim członie szołtyskowej triady. Tymczasem rozum podpowiada, że każdy z tych członów triady, osoba ludzka, istota społeczna, obywatel, jest dobrym. I to rozum podpowiada, że najwyższym dobrym jest człowiek jako osoba ludzka, ze swoją rozumnością i tak dalej. Na koniec, proszę Państwa, panie profesorze Szkudlanek, pan cytując Jacques'a Rancière mówił, że no, wszyscy są równi, tak? Że nie należy przesadzać z tym wyrównywaniem, czyli że wszyscy mogą wszystko. Otóż ta teza jest tak radykalna, jak jest teza pani profesor Mender, którą wysłuchałem przed chwilą, która powiedziała i potwierdziła to moją zagadkę po wykładzie, że w mieście cokolwiek w nim robisz, masz prawo być, w nim być i żyć. Teza jest w moim przekonaniu mocno radykalna i niebezpieczna.
Być może, proszę Państwa, już kończę, tak? Być może to, co mówię, no, nie będzie się podobać, co powiedziałem, ale tak jak mówię, zachęcony do różnicy. Być może nie będzie tak, jak mówił święty Augustyn, skarć mądrego, a będzie cię miłował. Nie liczę na to, że umiłujecie kopca, ale proszę mnie tolerować. Dziękuję bardzo. Relacja to też bardzo niebezpieczne pojęcie. W każdym razie dziękuję za ten głos. Kto z Państwa jeszcze? Ja też wrócił. Chciałem pana profesora Dolaty chciałbym się podnieść. Głosu obu dla... Ja już słyszałem kiedyś podobny głos z innych ust i właściwie słyszę go dosyć często, tylko z różnych opcji. Ja mam w swoim otoczeniu sporo ludzi, którzy uprawiają badania jakościowe i oni mówią dokładnie to, że to są badania marginalizowane, pod olbrzymią presją dominacji badań ilościowych, na które wykładane są gigantyczne pieniądze i których słuchają politycy. Natomiast jak spotykam się z ludźmi, którzy uprawiają badania ilościowe, to oni mówią to, co dzisiaj powiedziałeś. Myślę, że to jest interesujące, że obydwie strategie uprawiania badań pedagogicznych mają poczucie marginalizowania, mają poczucie bycia pod presją, robienia czegoś na przekór światu trochę i mają takie poczucie, że nie są w pełni uznani. I w tym sensie nie zgodziłbym się z tobą, że nie potrzebujemy mówić jednym głosem. Ja rozumiem twoje obawy, bo to nie chodzi o monolit ortodoksyjny, ale wydaje mi się, że jako środowisko powinniśmy jednak próbować dążyć do tego, żeby wypracowywać jakąś platformę porozumienia w sprawach, które dają, bo dla mnie to, że jedna i druga badacze jakościowi, ilościowi mówią, że są pod węgierzem, to świadczy jednak o pewnej kondycji naszej dyscypliny, która być może właśnie jako całość znajduje się w takim położeniu. Jeśli my nie będziemy starali się tworzyć jakiejś platformy, która będzie mówiła, chociaż może to nie jest dobre słowo, ale jakiejś płaszczyzny, która będzie, dzięki której będziemy mogli zabierać głos publicznie i jako dyscyplina się w jakiś sposób wzmacniać, to myślę, że ciągle będziemy mieć takie wrażenie. I to też, przepraszam. Może to zdanie, tak, bo chyba pewnie nie rozumiem, znaczy to jest sprawą faktu, że kasa na badanie jest głównie na wielkie badanie ilościowe. To się absolutnie zgadzam, tak? I to jest właśnie między innymi mój problem. Dlaczego PiS-y nie robią w Polsce pedagodzy? A powinny. Ja się odniosę krótko do tej wypowiedzi doktora Kopca w sprawie do jednego elementu, do tego elementu, który odwoływał się do założenia radykalnej równości. Tak, oczywiście to jest teza bardzo radykalna. Natomiast nie jest ona radykalna w takim sensie, że po pierwsze stwierdza jakąś faktyczność, bo jest to teza kontrfaktyczna. To nieprawda. W sensie empirycznym, opisowym to nie jest prawdą, że ludzie są równi. Jeżeli byśmy ją mieli odnieść do bardziej klasycznego repertuaru pojęć, to jest to teza o charakterze aksjologicznym. Jest to teza, która mówi, że jeżeli chcemy działać w przestrzeni społecznej, moglibyśmy skutować, to jest bardzo hipotetyczne, więc ja nie formułuję tego radykalnie na zasadzie nawoływania do czegoś. On mówi o tym, a co gdyby, co by było, gdyby w działaniu społecznym założyć, że wszyscy ludzie są równi i działając, starać się, aby to założenie okazało się być prawdziwym i po prostu sprawdzić, jak daleko uda nam się zajść w tworzeniu nowego rodzaju relacji społecznych. To tego typu radykalizm, tak? On po prostu, gdybyśmy potraktowali to jako tezę empiryczną, to jest absolutnie, ale w oczywisty sposób fałszywe. Ale jeszcze raz powtarzam, nie o to tu szło, żeby w działaniu pedagogicznym kierować się wyłącznie stanem opisu, bo to przecież wiemy doskonale, że pedagogika jest osadzona pomiędzy tą deskryptywną, a normatywną, aksjologiczną przestrzenią, czyli nie tylko to, co jest istotne, ale także to, co chcielibyśmy, aby być powinno.
I oczywiście to się będziemy różnić, dlatego że to, co być powinno, jest obszarem nieustających sporów aksjologicznych, ideologicznych, etycznych, politycznych. Po prostu tutaj będziemy mieli zawsze będziemy mieli tutaj różne zdania jako społeczeństwa, jako polskie wspólnoty. Proszę Państwa, czas nam się skończył w zasadzie zaplanowany na naszą sesję. Bardzo przepraszam, ale już chyba nie damy rady kontynuować tej rozmowy w ten sposób. Zanim oddam głos profesorowi Kwiecińskiemu z prośbą o zamknięcie konferencji, chcę Państwu powiedzieć jeszcze jedną taką rzecz, że ta rozmowa może się toczyć dalej, jeżeli będziemy publikować to, co mamy do powiedzenia w tych sprawach. Mamy przewidziane pieniądze na końcową publikację zjazdową, natomiast rozmiar, ogrom tego, co tutaj prezentowano, uniemożliwia stworzenie jakiejkolwiek zasady reprezentatywności. To nie jest taka sytuacja, w której mielibyśmy, powiedzmy, 6 sekcji problemowych i z każdej sekcji wybieramy po 2 artykuły, one są publikowane, tych sekcji było 108. Nie ma fizycznej możliwości skonstruowania żadnej publikacyjnej reprezentacji całości tego, co tutaj się stało. Dlatego ja będę zachęcać Państwa po prostu do sieciowania się, organizowania się oddolnie w celu zebrania tych myśli i opublikowania czegoś, co będzie odzwierciedlać po prostu klimat, problematykę debat, które Państwo prowadziliście. Nikt tego nie ogarnia, wszyscy Państwo mówiliście o tym, że nie są w stanie się wypowiedzieć o tym zjeździe w ogóle, bo on był po prostu naprawdę gigantycznym przedsięwzięciem z punktu widzenia tej różnorodności i liczebności głosów, które się pojawiły.